Witajcie, mam na imię Tami. Mam 24 lata i pochodzę z Nigerii. W 2014 roku został u mnie zdiagnozowany zanik mięśni. Ale sama choroba zaczęła się około 12-15 lat temu. Od tamtej pory zacząłem myśleć o tym, że nie będę mógł robić wielu rzeczy. Przestałem grać w futbol. Przestałem być aktywny fizycznie. I mój stan cały czas się pogarszał. Do tego stopnia, że w końcu nie mogłem już utrzymać w ręku długopisu. Było naprawdę ze mną źle. Choroba zaczęła się pogłębiać zaraz po tym, jak się zaczęła. Od momentu, kiedy zauważyłem, że jestem chory, zacząłem czuć się coraz gorzej. Z każdym dniem, tygodniem, miesiącem i rokiem. Pierwszy raz przyjechałem do akademii w 2017 roku. Zanim jednak tu przyjechałem, próbowałem się leczyć używając różnych metod. Próbowałem chińskiej medycyny. Pojechałem również na leczenie do Indii. Leczyłem się w różnych miejscach. Ale cały czas mój stan się pogarszał. I było coraz gorzej. Moje wyniki badań były naprawdę bardzo złe. Miałem bardzo dużo pracy do zrobienia, ale choroba była już w bardzo zaawansowanym stanie. Kiedy powróciłem do Nigerii, czekało na mnie dużo pracy. Musiałem skończyć szkołę, odbyć praktykę i zacząć pracować. Dlatego nie miałem dużo czasu dla siebie. Po pobycie w akademii w 2017 roku, po 6 miesiącach zacząłem się czuć ponownie źle i choroba zaczęła ponownie powracać. Więc zdecydowałem się powrócić do akademii jeszcze raz na leczenie. Przyjechałem tutaj jeszcze raz w tym roku. Jestem już 30 dni i mam dobre rezultaty. Muszę tutaj dużo pracować, ale widzę rezultaty tej pracy. Są one łatwo zauważalne. O wiele łatwiej chodzę po schodach, również mój apetyt jest lepszy i widzę duże postępy. Według mnie to miejsce jest bardzo dobre. Leczy się tutaj wszystkie choroby, ale czasami nie jest łatwo. Zajęcia odbywają się cały dzień, od rana do wieczora. Cały czas trzeba pracować. Dlatego uważam, że to miejsce jest bardzo dobre. Dowiedziałem się o akademii poprzez YouTube. Oglądałem filmy i cały czas myślałem o tym miejscu. W końcu się zdecydowałem i przyjechałem do Świebodzic, do Polski. Czy jesteś usatysfakcjonowany z rezultatów, jakie tutaj uzyskałeś? Tak, jestem zadowolony z rezultatów mojego leczenia tutaj. Wszystko jest tutaj dobre. Czy planujesz powrócić do akademii ponownie? Tak, chciałbym. W tym roku? Mam nadzieję, że mi się uda. Będę próbował. A co możesz powiedzieć o swoich ćwiczeniach? Zanim tu przyjechałem, mogłem chodzić na bieżni mechanicznej do 10 minut. Teraz mogę chodzić przez 40 do 60 minut. Jak się nie denerwuję, to nawet dłużej. Więc to miejsce jest naprawdę dobre. Widzę poprawę. Proszę powiedzieć, jak radzi sobie Pan z podnoszeniem ciężkich przedmiotów. Mogę teraz łatwiej przynosić ciężkie przedmioty, ponieważ moje ciało jest mniej zesztywniałe. Czy może pan podskoczyć? Mogę niewysoko. A co może pan powiedzieć o oczyszczaniu wątroby? Czy był to ciężki zabieg? Tak, oczyszczanie wątroby było dla mnie trudne, bolesne i męczące. Ale mogę powiedzieć, że po oczyszczaniu
czułem się o wiele lepiej. Było to bolesne i należało pościć na początku, ale po tym wszystkim czułem się dobrze. Jakie zabiegi będzie Pan wykonywał w domu po powrocie do swojego kraju? Będę ćwiczył na siłowni, robić ćwiczenia na moją nogę, będę więcej biegać na bieżni mechanicznej, będę próbował robić przysiady, których jeszcze nie mogę, i będę pracować nad mięśniami moich nóg. Co może Pan powiedzieć o zabiegach z zimną wodą? Zimną wodę używam teraz częściej. Na samym początku jednak było mi bardzo ciężko wejść do tak zimnej wody. Ale teraz jest o wiele lepiej.